Vincente Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 roku i pracował przez całe życie w Rzymie. Matka Vincentego, Magdalena de Rossi, była pobożną tercjarką franciszkańską, a ojciec, Piotr Pallotti, zamożnym kupcem i żarliwym miłośnikiem różańca. Po latach Vincenty dziękował Bogu za to, że dał mu świętych rodziców. Został ochrzczony następnego dnia po narodzinach. Otrzymał wówczas imiona Vincenty Alojzy Franciszek. Był trzecim z dziesięciorka dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej Vincenty zapisał się na studia filozoficzne, a potem teologiczne na papieskim Uniwersytecie Sapienza, które uwieńczył podwójnym doktoratem z teologii i filozofii. W czasie studiów zapoznał się ze świętym Kasprem de Bufalo. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 16 maja 1818 roku. Jako doktor filozofii i teologii, a także magister filologii greckiej, w latach 1819-1829 wykładał na uniwersytecie. W latach 1827-1840 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Rzymskim. Przez pewien czas pełnił funkcję duszpasterza wojskowego w państwie kościelnym. Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla robotników, sierocińce i ochronki dla dziewcząt. Po otrzymaniu natchnienia Bożego w dniu 9 stycznia 1835 roku postanawia założyć Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, charakteryzujące się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na wspólnotach świeckich i duchownych. Zjednoczenie to otrzymało aprobatę 4 kwietnia 1835 roku. Na czele zgromadzenia miała stać nowa rodzina zakonna, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, która miała spełniać zadanie administratora i moderatora wszystkich dzieł katolickiego apostolatu. Do dziś centralną część tego dzieła stanowią księża i bracia Pallottini oraz siostry Pallottynki. Jeszcze za swojego życia Vincenty Pallotti otrzymał zaszczytny tytuł apostoła Rzymu i drugiego świętego Filipa Nereusza. Nazywa się go również prekursorem akcji katolickiej, która swoje apogeum osiągnęła za rządów papieża Piusa XI. Święty może być uważany także za ojca współczesnego ruchu ekumenicznego, zapoczątkował bowiem oktawę modlitw o jedność chrześcijan po uroczystości objawienia pańskiego. Pozostawił po sobie wiele pism. Bóg obdarzył go wieloma charyzmatami, w tym czynienia cudów, darem bilokacji oraz czytania ludzkich myśli. Zmarł w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku, mając zaledwie 55 lat, z powodu choroby, której nabawił się spowiadając w zimnym kościele, oddawszy wcześniej swój płaszcz żebrakowi. Chociaż jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się bardzo wcześnie, bo w 2 lata po jego śmierci, trwał długo właśnie z powodu rozlicznych dzieł, jakie sługa Boży pełnił oraz licznych pism. Błogosławionym ogłosił Vincentego papież Pius XII 22 stycznia 1950 roku, a więc dokładnie w 100. rocznicę śmierci Vincentego. A do chwały świętych wyniósł go 20 stycznia 1963 święty Jan XXIII. Było to w pierwszych dniach Soboru Watykańskiego II. Jest patronem hodowców winorośli, ale także akcji katolickiej i Unii Misyjnej Kleru. W ikonografii przedstawiany jest zazwyczaj w stroju kapłańskim, z krzyżem w ręce lub obrazkiem Matki Bożej Miłości. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim kościele świętego Vincentego Pallottiego, prezbitera, do obrony wiary i ożywiania miłości. Spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.